Druga wojna światowa się nie skończyła. Ona się nigdy nie skończy. Ta historia nie chce się stać historią. Ona żyje z nami dzień i noc, dookoła zegara. Pamiętamy, nie zapominamy. To była taka tragedia, taka nieludzkość. Takie dramatyczne zmiany wszystkich wartości ludzkich. I właśnie w tych czasach, w Polsce, powstał ruch podziemny, że miał jeden główny, dokładny, moralny, kulturalny cel. Ratować Żydów. Powiedzieć nie. Nie zgodzić się z tą barbarzyńską likwidacją całego narodu. Ja sam osobiście mam doświadczenie. Jakie znaczenie ma to ratowanie? Miałem szczęście, wielkie szczęście, że moją rodzinę i mnie uratowały 3 polskie rodziny w Borysławiu. Nigdy ich nie zapominam. Aż do końca mego życia. Nie ja, i nie moje dzieci, bo piszę o nich, mówię o nich, przypominam ich i są cały czas w moim sercu. Więc wziąć w rachubę, że pod taką brutalną okupacją, w takim dzikim, nieludzkim, szatańskim, diabelskim świecie, znaleźli się ludzi, odważni Polacy i Polki, tak jak na przykład pani Irena Sendlerowa, bohaterka świata, że mieli tą odwagę ratować innych ludzi, Żydów, dzieci, kobiet, mężczyzn. Ratowanie się nigdy nie kończy, ponieważ tych, że uratowali, tymczasem oni mają rodzinę. Nie wiemy, ile uratowanych jest, może 20 tysięcy, może 30, sama Żegota może 6-7 tysięcy. Nie ma dokładną statystykę. Ale jednak z tych kilku tysięcy, tymczasem w ostatnich 75 latach urodziły się dziesiątki tysięcy innych ludzi. Oni się rodzą. Natomiast nie zapominać, że morderstwo dalej trwa. Bo ci, że zostali zamordowani, nie rodzą więcej dzieci. Tak jak napisał Imre Kertész, kiedyś po dziecko, które się nie urodził. Więc to jest ogromny zaszczyt. Jestem wdzięczny, że właśnie w Pałacu Prezydenckim powstała ta inicjatywa i w sercu prezydenta i rodziny prezydenta i wszystkich gości tutaj dalszym ciągiem i w głowie i w sercu istnieje dalej ta moralna pamięć o tym ważnym, moralnym, sprawiedliwym ruchu o Żegocie.